Witam Was bardzo serdecznie w 70. już odcinku z tej serii City Skylines. Ostatnim razem rozpocząłem budowę, no, zabudowę tej wyspy po prostu, a dzisiaj kolejny odcinek yy, o zabudowie tej wyspy. Także możecie zostawić łapkę w górę. Yy, a ja zacznę może od tego, że tutaj przedłużę sobie troszeczkę tą drogę i chciałbym może zrobić, żeby troszeczkę więcej tych kortów tenisowych było, żeby to już jednak porządnie tutaj, yy, porządnie z tymi kortami było. Zbuduję sobie jeszcze dodatkowe takie korty ok może w tym stylu e, tylko chwilka może nie tak to raczej do tej drogi bym sobie w ten sposób postawił może to jeszcze minimalnie na przykład sobie tutaj e, przesunę i teraz jeszcze więcej tych parkingów w tej okolicy czyli tak drogę i tak pięknie i właśnie skopiowałbym sobie może e, te parkingi po prostu raz, dwa i postawiłbym je dokładnie w ten sam sposób. Ten parking jeszcze sobie może troszeczkę, aha, bo mam je oba zaznaczone, to jeszcze bym sobie przesunął samo bardziej tu. I w tym miejscu też dołożyłbym jeszcze tych roślin palmowych. Ok, myślę, że to też tutaj fajnie jakoś będzie wyglądało i przy okazji... No, z tymi kortami będzie lepiej, będzie ich troszeczkę więcej. E, dobra, także to mamy teraz. Jeszcze, może bym gdzieś tutaj, 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 na przykład stąd. E, OK, zrobił sobie tą drogę. Dalej w to miejsce. E, Odrąda, tak, i w tym miejscu będzie kolejne, kolejne miejsce. Powiedzmy, w tym miejscu będzie kolejne miejsce. <grym> Dobra. W tym miejscu będzie kolejna strefa, jakaś, nie wiem, mieszkalna, może handlowa, może biurowa. Można biurową zrobić teoretycznie. Tutaj może być dosyć głośno jakieś rondo. No, biblioteka, chociaż nie no, przy bibliotece nie jest głośno. Dobra, już mniejsza z tym. Po prostu coś tutaj zbuduję. Nie muszę się tłumaczyć, dlaczego to tu będzie stało. Więcej biur, tak. Przy tym, przy tym, no, przy rondzie wyłączę sobie może te strefy. OK, żeby tutaj mi się to nie psuło. Te biura jakoś tak do. Całe to tak naprawdę może być w biurach, chociaż tutaj, obok tych kortów tenisowych, może ja bym zrobił jakieś jeszcze te sklepiki. Tutaj mamy problem brak wykształconych pracowników. No macie tu przecież uniwersytet. No jest na żółto, tak, jest wszystko na żółto. Nie będę tego zmieniał, bo jak ktoś oglądał serię moją liveową, to tam był problem, jak byli za bardzo wykształceni, potem nie miał kto pracować gdzieś tam na polach i w innych takich miejscach, więc myślę, że ten żółty pasek jest dosyć dobry. Już nie ma co raczej iść do góry z tym. Okej, okay. tutaj w ogóle teraz nie wiem, co z tym zrobić. Tutaj będzie taki pasek, no chyba, że to bym na przykład wyprowadził w tą stronę. Okej, okay. tutaj jakoś stąd, ewentualnie dalej stąd. Tutaj już jest już troszkę krzywo, właśnie, tutaj już tak naprawdę nie trzeba może jakoś bardzo się budować. Tą drogę można by zrobić tylko jakoś. W ten sposób. Okej, okay. jakoś tak dotąd, nawet tyle. To sobie tutaj wyburzę, to jakoś tak. Połączę, coś tu jeszcze się zmieści, a dalej to już bym nie szedł, bo to jest jednak krzywy teren, tutaj, no nie wiem, też jakaś taka droga, kawałek za tymi kortami. Powiedzmy, że tak, coś tutaj się zmieści, ale też już raczej bez przesady. Przy tym mógłbym sobie na przykład wyłączyć te kratki, i wtedy ta droga tutaj może będzie miała większy sens. Coś się przy tym jeszcze zbuduje, na przykład jakieś właśnie strefy mieszkalne z widokami na ten kort. Po tej stronie niebo jest krzywo. Tutaj dobra, tutaj też tak naprawdę mogą być te mieszkania przy tych kortach. Czy nie? Dobra, niech będą mieszkania. Trudno, najwyżej będą słuchać, jak się piłeczka odbija. Yy, Okej, okay. tu zrobiłbym im jakieś, może takie przejście dla pieszych, yy, bez żadnej drogi, żeby, żeby tutaj już więcej samochodów yy, nie jeździło. To sobie jeszcze na przykład z tym połączę. Yy, coś takiego, tutaj znowu jest problem z wodą. Już sobie to jakoś tutaj przedłuża. I po problemie widzę, że zapotrzebowanie, zapotrzebowanie dosyć duże jest na te biura. No dobra, no to w takim razie jeszcze więcej biur dołożę Wam tutaj gdzieś, może nie tak blisko ronda, bardziej w tym miejscu, coś takiego. Tutaj już to krzywo tak naprawdę idzie. Nie wiem, czy jest sens, żeby ta droga jeszcze. O, tak naprawdę tutaj już dalej nie musi być tej drogi. Jeśli chcę jeszcze jakieś strefy w tych okolicach pobudować, no to co? Na przykład gdzieś, gdzieś dotąd. Tutaj, ile mi się tego zmieści? Powiedzmy, że za uniwersytetem taka droga dałoby się to troszeczkę bliżej, dałoby się pewnie. Tylko że tu jest szpital. Gdybym to zrobił tak, że to Centrum Zdrowia Dziecka, jak dobrze pamiętam, bym sobie przesunął szpital bardziej do skrzyżowania. Ok, pięknie, i teraz ta droga mi się tutaj zmieści. Super, i właśnie gdzieś w okolicach tego uniwersytetu można by jeszcze jakieś biura porobić. Tylko że to centrum jeszcze bym może o bardziej do ronda tutaj przesunął, a takie budynki niech tam w tym rondzie nie stoją to wtedy może być tak tutaj gdzieś bardziej jeszcze w tym miejscu bym sobie tych biur porobił, chociaż fajne miejsce widokowe, fajne miejsce widokowe, no na biura je marnować, no trudno. Najwyżej jeszcze więcej biur, może więcej biur powinienem gdzie indziej, a tu czy zmieściłaby się jeszcze jedna droga na przykład, taka spadająca z tego zbocza, chwilka, tą sobie może troszeczkę jakoś e, przedłużę, taką z drzewkami gdzieś w tą stronę, no powiedzmy, że jeszcze tu w miarę równo, może już końcówka lekko zjeżdża i teraz na przykład taka droga w tym miejscu, to sobie chyba muszę Wyburzyć to teraz tak i tak. Okej, okay. jeszcze się mieszkania zmieszczą. Super, więc to całe raczej bym chciał mieć już w mieszkaniach. Tutaj można im jeszcze te biura oddać przy głównej drodze. Okej, okay. przy głównej drodze niech te biura stoją. Tutaj też dalej. Niech sobie tam gdzieś idą. A tu właśnie więcej tych mieszkań. Dobra, to już zostawię też w biurach. To sobie tutaj dam. I znowu jest problem z wodą. Jeszcze tak, tak. Tutaj środeczek też sobie wodą wypełnię gdzieś to tam już dalej poprowadzę nie wiem tu pewnie nic nie będzie stało ale już mogę to nawodnić tutaj aha tutaj pewnie też nie e, okej okay. Niech oni w takim razie się tutaj budują. A ja, może teraz przejdę właśnie do tego, co tutaj ostatnio zacząłem. Ostatnio zbudowałem sobie ten park po tej stronie, no i trzeba by go może jakoś przedłużyć w tą stronę. Więc zacząłbym od tego, że wytnę sobie te drzewa troszkę może większym pędzlem. OK, to sobie wszystko wytnę i postawię te drzewka. Tak, to są te drzewka. Tutaj mam pędzel. OK, taki, taki. Więc powinny się jakoś tutaj dosyć sensownie stawiać. To całe w tych drzewkach, tam dalej, no to może, może jeszcze kiedy indziej. Na razie ten fragmencik sobie zabuduję. Tutaj więcej tych drzewek, i to raczej będzie ten sam park. Tak, to będzie ten sam park. Tutaj sobie go powiększę, tylko to raczej muszę tym pędzlem zrobić. Czyli przy drodze, przy rądzie, dalej, tędy, i tutaj do drogi. Tutaj też po drodze, i teraz tylko jeszcze środeczek, i mamy super wielki park. O, i tu już od razu szczęśliwi są. Jakieś boczne wejścia do parków w tym miejscu, myślę, że może coś być. A tam już do drogi to się będę najwyżej łączyć. No, no tak jak mi wyjdzie. Teraz tą ścieżkę chciałem, ok, tą ścieżkę tutaj miarę tak przez środek. Tutaj sobie może iść prosto. Dalej jakiś taki zakręcik. W tą stronę tutaj tak. Aha, i tu jeszcze by mi się ta boczna brama do parku przydała w tym miejscu. I teraz ścieżkę bym sobie właśnie do tej bramy podłączył. Bramę samą można troszeczkę bardziej tak przesunąć, żeby jej tak bardzo nie było widać. Tutaj wszystko dobrze, chyba wszystko dobrze. Jeszcze w takim razie dałbym im tutaj jakieś przejście dla pieszych. OK, troszkę można by je. Przesunąć. A jajaj, no niestety, tak te przejścia działają nie za fajnie. No i będą sobie mogli przez ten park tutaj przechodzić. Yy, jeszcze może dołożyłbym właśnie jakieś te ścieżki ścieżki żwirowe. One będą, chwilka, gdzie są te ścieżki? Tu są ścieżki: tu są ścieżki jakąś ta, jakieś takie ścieżki żwirowe, na przykład stąd tu. I w to miejsce, tu jest gdzieś przystanek, chyba tak, tak, tutaj są przystanki. No, to akurat od tego przystanku będzie sobie yy, można przejść do parku. To jeszcze bym troszeczkę może przesunął bardziej, tak, wygiął może w drugą stronę. OK, coś takiego, to jeszcze można by troszeczkę tutaj wygiąć. Yy, teraz yy, gdzieś jeszcze, no, no, stąd bym to zrobił, tylko to może bez przyciągania, żeby to bardziej było w tych miejscach, w których ja to serio chcę. Czyli tak yy, i tak, OK, jeszcze stąd z tego przejścia gdzieś tutaj. I na przykład w to miejsce pięknie, chyba jeśli chodzi o ścieżki, to wszystko, nie będę może tutaj więcej nic dostawiał. Zrobię sobie po prostu te jakieś rzeczy z parku jeszcze. Chwilka stąd. Ok, no czyli co? Oczywiście, altanki muszą być, obowiązkowo. Jakaś jedna, druga, trzecia, w takich kolorkach, może jeszcze coś tu, teraz jakieś inne kolorki, żeby wszędzie tak samo nie było. Może ja powinienem zaczynać od jakichś większych rzeczy, jak na przykład jakieś szachy czy coś, żeby potem nie było problemu, że muszę jakieś altanki wyburzać, a właśnie altankami tylko to zapełniać. Czy tu się jakieś szachy zmieszczą? Szachy raczej na zakręcie. No może troszkę głośno będą mieli od tego ronda, ale powiedzmy, że jakoś to zadziała. Czy tutaj ładnie by wyglądał na przykład ten żwir? Gdybym ja to żwirem tutaj zalał. No myślę, że dobrze. Okej. Okay. Będzie to troszeczkę lepiej wyglądać, nie będzie tak, że te szachy tutaj no, że tak pusto naokoło tych szachów, więc ja bym to zrobił w ten sposób, tylko no nie wiem, parę tych drzewek może z tego żwiru jednak usunę. A tutaj, o, na granicy ze, ze żwirem, położyłbym te drzewa, żeby jakoś zamaskować też to niezaładne łączenie. Okej, okay, coś takiego. Dołożyłbym może jeszcze w tym parku jakieś takie rzeczy właśnie, jak jakieś kawiarnie. Okej, okay, kawiarnia parkowa, myślę, że to dosyć przydatne będzie. Gdzieś jedną tutaj. Przy tych szachach myślę, że tak, w okolicach tego. Można by tutaj to do drogi dostawić. Kawiarnię jeszcze jedną tu. Do tego toaleta, no dobra, no niech będzie. no Może nie lubię tych toalet parkowych stawiać, bo to tak troszkę... No dobra, nieważne. Nie, niech będzie i jakiś parkowy punkt informacyjny. Chociaż nie, no już jeden parkowy punkt informacyjny mamy, więc może dwóch mi nie będzie. Nie będę dwóch potrzebował. Ostatnio stawiałem tą sekcję wspinaczkową tutaj, więc może dzisiaj taki park trampolinowy jeszcze na przykład gdzieś tutaj przy tej ulicy i czy coś jeszcze mi tutaj potrzeba, no właśnie teraz właśnie teraz, teraz można teraz można jeszcze wypełnić ten park tymi altankami, muszę po prostu tak robić, najpierw, najpierw większe rzeczy, a altanki na końcu okej, okay, coś takiego teraz to powinno jakoś wyglądać, mamy na coś zapotrzebowanie pewnie, ale w końcu to miasto ożyło jest 204 tysiące ludzi w tym mieście, dosyć dużo, no i zapotrzebowanie cały czas jest, ale to właśnie skończyły się mniej więcej korki, no Powiedzmy, że się skończyły. Jest po prostu duży ruch, tak? To już nie jest to, co było kiedyś, że, ron, że to rondo stało, że to rondo stało, że tutaj była taka kolejka. Teraz to już żyje, ludzie mogą się wprowadzać, także bardzo dobrze. Yy, więc ta wyspa im to umożliwi, tylko że trzeba by ją troszeczkę jeszcze powiększyć, bo tu już dosyć dużo tego zabudowałem. Yy, czy tu jest jeszcze równy teren? Nie, właśnie tutaj tego nie chciałem budować, więc chyba trzeba by zrobić tak, że gdzieś stąd wyprowadziłbym sobie może już taką główną drogę, na przykład jakąś taką z drzewkami. E, powiedzmy, że chyba, że nie będę jej wyprowadzał skądś, tylko po prostu tutaj. Takie skrzyżowanie, tylko to już bym chciał mieć jednak z przyciąganiem. E, gdzieś tak dotąd. To można w takim razie wyburzyć, powiedzmy, że całe. E, I w tym miejscu zrobiłbym sobie już jakiś zakręt. Stąd tutaj, ile to jest? 14 na 12. E, czy ja bym chciał tutaj dwa dobudowywać? No tak średnio. Raczej wolałbym sobie wyburzyć to. Teraz tak mniej więcej. Gdzieś dotąd. Mam nadzieję, że nie wróciłem do tego, co było. Tak i tak. 13 na 13. No idealnie, tylko że to tym może będzie ładniej. 13, 14 na 13. Dobra, nieważne. Nie, nie mówcie nikomu, będzie, będzie troszeczkę, no, będzie nie do końca równo, ale to już myślę, że może tak być. Teraz od tej drogi, właśnie, jakieś kolejne odejścia. Czy to jest w ogóle równo? Tak, to jest równo. Ok. To jest równo, więc teraz można by stąd. Na przykład, nie wiem, czy od razu tutaj bym to chciał. No, teoretycznie tak. Teoretycznie to by można od razu tu. I co, znowu tutaj park? Zobaczymy. Zobaczymy, czy znowu park będę chciał mieć w tym miejscu. To bym sobie na przykład tak połączył, to niech jakoś idzie dalej w tą stronę. Zobaczymy, czy, czy tutaj dalej to tak będzie szło. To się jeszcze okaże. Tutaj też z jakimś lekkim odstępem, ile tu jest? Dwie kratki jakoś. Dobra, niech tutaj też dwie kratki w takim razie będą. Coś takiego i będzie dużo miejsca na kolejne jakieś strefy. To jeszcze sobie tak poprowadzę. No i piękne widoczki tutaj na to może. Czy, czy co to jest będą. Stąd może jeszcze jakiś wyjazd, kawałeczek dalej jest równo, jeszcze kawałeczek jest równo, także może tutaj jeszcze taka droga, czy tutaj taka droga, no teoretycznie mogłaby być, ale to i tak chyba zabudowana już po jednej stronie, ewentualnie bez tej drogi, nie trzeba przecież tak blisko się tego budować. Tutaj, okej. Okay. Tak, bez tego, bez tego już. Dalej, stąd w tą stronę, żebym nie przesadził. Dobra, powiedzmy, że na razie tyle. Teraz dam sobie wodę gdzieś tak, może pod tą drogą, w ten sposób. Może ja to. Właśnie tak poprowadzę sobie tutaj na całej tej powierzchni. Tak chyba będzie najprościej. Będzie to już wszystko nawodnione też na przyszłość. Super. Teraz w tym miejscu, to takie najpięknie, najpiękniejsza dzielnica powiedzmy, z najpiękniejszymi widoczkami. Niech to będzie nawet przy tej głównej drodze zabudowane. Ok, coś takiego przy tej głównej drodze. Może po tej stronie nie będę budował też, żeby już nie przesadzać z ilością tego tu. Tutaj chcę mieć więcej biur. To bym zostawił puste. Tutaj też więcej biur, tak żeby właśnie się oddzielić od tego. Ok, i tak jest zapotrzebowanie, więc niech te biura będą z widokiem na główną ulicę. Im to nie będzie jakoś bardzo przeszkadzało. Tutaj też bym może więcej tych biur zrobił. Ok, teraz jeszcze stąd gdzieś coś takiego. Może jakoś tak i tak. W środku można zostawić puste. Jakiś taki plac się tam zrobi. No zobaczymy, może jakiś mały park, może jakiś plac. To sobie bym tak na przykład połączył. Tutaj tego z tym raczej bym nie chciał łączyć, ale w tym miejscu można by się jak najbardziej połączyć. Teraz tutaj takie przedłużenie powiedzmy tej drogi, czy nie? Nie wiem, może nie. Może nie, za to bym to zrobił stąd. Dotąd, ok, Coś bardziej takiego w ten sposób. Tak i tak. No, może być tutaj taka gęstsza siatka tych dróg. Dalej, żeby to mi się tutaj jakoś wpasowało. To może kawałeczek dalej, coś pod kątem. Nie wiem, czy tutaj by mi ten kąt pasował. W ogóle tutaj jestem już blisko tej góry. Może ja sobie to wyburzę. Dokąd ja to mam wyrównane? No tak, tutaj jest już, już się krzywo zaczyna, więc akurat dobre miejsce, żeby z tą drogą pójść w tamtą stronę. Jakoś tak, tak i tak. Ok, coś takiego, i wtedy te drogi można połączyć z tym. Tak i tak. Pięknie. Jeszcze tak sobie myślę, gdyby zrobić z tego takie dosyć duże rondo, to znaczy rondo po prostu jednokierunkowe drogi. Tak i tak, to znaczy to w drugą stronę, zaraz sobie to. OK, OK, tak, tak, tak i tak. Pytanie, czy tą drogę chciałbym jednokierunkową? Może nie, po prostu te niech będą jednokierunkowe. Tego nie chciałem mieć jednokierunkowego. I tutaj, w środku, właśnie niech te biura sobie będą. Taki pas biur, powiedzmy, że gdzieś dotąd. Dotąd, okej, okay. takie coś, a tutaj jakieś sklepiki też, żeby z tych biur sobie mogli gdzieś podejść na jakieś zakupy, pięknie. Te strefy, jak najbardziej chciałbym mieć na zielono wieżowce mieszkalne, ale się szybko to miasto teraz będzie rozwijało. Takie duże strefy buduję przez, przez ten ostatni odcinek i przez ten. No dobra, ale bardzo dobrze, coraz więcej ludzi będzie w tym mieście, mamy już ponad 200 tysięcy. To w takim razie jeszcze sobie wymarzę. Tutaj jeszcze się zastanawiam, co z tym placem. No, można by zrobić, właśnie, na około mieszkania coś takiego jakieś wejście do parku wejście do parku, takie niewidzialne, ewentualnie takie wejście do parku o, takie coś tutaj po jednej stronie. Ten park bym sobie troszeczkę tutaj powiększył gdzieś tak, dobra. Niech całe to mniej więcej będzie. Niech sobie mieszkają w parku. I teraz, teraz, teraz ścieżkę żwirową raczej. Tak, żwirową ścieżkę. Tylko może bez przyciągania będzie łatwiej. I tą żwirową ścieżkę chciałbym mieć tutaj, może jakoś tak naokoło tego. Coś w tym stylu. Teraz podłączyć się tutaj do drogi, stąd może tu, stąd. Jakoś tutaj, teraz jeszcze tu. No, przepraszam, ktoś się już tutaj buduje, a ja go no, wyrzucam stąd. No, ale trudno. Ja, ja tu jeszcze pracuję. Teraz to sobie wymarzę. OK. W środku postawiłbym jakiś taki plac może. Chwilkę, gdzieś tutaj jakiś taki plac parkowy. Dobra, niech tutaj będzie plac parkowy, tylko żeby on jeszcze jakoś w miarę równo był. Czy on mi się tak tutaj. No okej, okay, spróbujmy. Jest w miarę równo. Jeszcze można by ewentualnie troszeczkę go przesunąć. No powiedzmy. I teraz całą tą przestrzeń zalałbym sobie takim żwirem. No dobra, coś takiego. Może to być bez drzew. Taki po prostu plac w środku. Do tego można by dodać jeszcze jakieś, nie wiem, tak naprawdę jakiś plac zabaw można z tego zrobić. Niech tu sobie jakaś karuzela stoi. Jedna, druga. Jakieś, nie wiem, huśtawki. Zjeżdżalnia na przykład, jeszcze w tym miejscu po drugiej stronie, na przykład taka altanka, czy co to jest? Ok, jakieś może ławeczki, chociaż nie no, dobra, ławeczek może nie będę stawiał, troszkę małe. O, ale jakiś taki kiosk. Niech sobie tutaj będzie. Tą ścieżkę mógłbym jeszcze tak naprawdę poprowadzić. Skąd to idzie? Ścieżkę bym poprowadził jeszcze jakoś tak, żeby oni sobie na przykład naokoło tego mogli chodzić. Tutaj jakoś tak, tego i tak nie widać. Także byle, byle to działało. I jeszcze. Aha, zepsuję sobie Plac Zabaw. Wyburzę to, ok, wszystko jest z powrotem. Czyli ten park już mam jeszcze. No wiadomo, tu jest szpital, ale może jakąś klinikę dostawiłbym gdzieś w tych okolicach. E, troszeczkę zawsze to lepiej będzie, no bo szpital jest tu, a zanim tutaj dojadą, no to e, niech mają jakąś swoją klinikę na przykład na osiedlu jak najbardziej. Tamci mieli basen, tym można by zrobić może jakąś halę sportową z siłownią. E, niech tutaj takie coś będzie. E, jakieś krematoria też mogą się przydać, powiedzmy, że... Może gdzieś tutaj na przykład jedno. Dobra, może dwa od razu postawię, tylko przesunąłbym to może o jedną kratkę. Tutaj, o jedną kratkę. Tutaj, pięknie, tu jest dużo tych stref biurowych. Tak, tak. To może ja bym jakiś parking tu postawił. Jakiś parking, może ten taki piętrowy. Tak, myślę, że może być ten piętrowy parking gdzieś tutaj. Nawet, nawet przy tych biurach, ok. W ten sposób. No, będą biura w okolicach parking. Oczywiście to też jest z modów. Link do listy modów jest tradycyjnie w opisie. Tu jakąś ścieżkę bym zrobił, żeby sobie można było jakoś łatwo do tego parkingu przejść. Tutaj stąd też niech coś takiego będzie. Tutaj nie wiem, czy te biura ładnie wyjdą. Może ja to przesunę do którejś z tych ścieżek. A tutaj za to się jakieś większe biuro może nie na zielono na. Nie na zielono taki chcę, ok. Dobra, coś takiego Tutaj to bym sobie też dał w strefie mieszkalnej. W ogóle widzę, że dosyć duże zapotrzebowanie jest na sklepy. Może warto byłoby się tym zająć na przykład gdzieś przy tej drodze OK, tutaj będzie taka droga, gdzie sobie na jakieś większe zakupy będzie można pójść Pięknie gdzieś jeszcze. Może tutaj obok tego. Ok, tutaj mamy tą siłownię, jakąś no tą przychodnię, tak? To jest przychodnia klinika. No yy, tutaj, właśnie, żeby za blisko też do tych mieszkań nie podejść. W takim razie to jeszcze bym sobie oddzielił jakoś biurami. Tutaj biura. Na razie nie ma na to zapotrzebowania, ale mam nadzieję, że to się jakoś potem zbuduje. Yy, podstawówkę bym im też jakąś tutaj postawił, nie za dużo. Chociaż no właśnie, to jest na czerwono. Może jednak warto te podstawówki troszkę gęściej stawiać. No dobra, powiedzmy, że jedna podstawówka tu coś już jest. Okej, okay, no to w takim razie tu niech będzie podstawówka, można by jeszcze jedną na przykład. Na przykład gdzieś tutaj, tutaj może nie chcę tego burzyć, tu może nie chcę, no dobra, trudno, niech tutaj będzie ta podstawówka. E, troszkę może z tym będzie lepiej, no i też będą mieli bliżej. E, jeśli chodzi o ten tramwaj, można by tutaj jakąś drugą linię zrobić. Jakąś drugą linię, już bym sobie tylko ulepszył, może tą drogę na taką z tramwajem w tym miejscu. Tak, 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 tędy, niech sobie to idzie. Jakaś druga linia sobie tędy, właśnie będzie jeździła. To jeszcze bym chciał, może mieć gdzieś dalej, tylko to z przyciąganiem. E, Okej, okay. w tamtą stronę serio nie macie wody, no dobra. E, tak zaznaczyłem cały teren prawie, a tym nie dałem wody. Okej. Okay. I ten tramwaj raczej by jeździł właśnie tędy, tylko tutaj na rondzie skręciłby w tą stronę i pojechał gdzieś tam dalej. A do tego potrzebowałbym jakiejś tutaj tymczasowej pętli, chyba. E, co ja zrobiłem. Aha, bo tutaj dałem taką szeroką drogę. Nie, 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 tutaj ma być zwykła taka droga. Na razie. Możliwe, że kiedyś się e, przyda coś większego. Więc e, tymczasową pętlę bym sobie tutaj zbudował. Chociaż jak, jak już oglądacie moje odcinki, to wiecie, jak to się kończy z tymczasowymi pętlami e, zostają na zawsze. E, ale dobra, na razie niech to tutaj sobie coś takiego będzie, żeby ten tramwaj w ogóle miał jak zawrócić. E, w tym miejscu można by właśnie jakieś rondo chyba zrobić, tak, żeby jakoś to połączyć, to z tym, tylko to sobie na początku. Połączę w ten sposób tak i tak. I teraz w tym miejscu zbudowałbym sobie takie rondo, może jakieś większe. No właśnie, bo tu jeszcze ta droga by w tamtą stronę pewnie poszła. No nie wiem, takie rondo. Ok, niech tu będzie takie rondo, troszkę krzywe. No trudno, to sobie wyburzę, tą drogę. Aha, tylko że teraz mi się rondo wykrzywiło. Wiecie co, ja sobie to jeszcze poprawię. No, ok, zbudowałem sobie to rondo jeszcze raz. Tutaj zrobię sobie to z tymi torami. Ok, tak, co ja zrobiłem? Z torami nie, bez torów, co ja? Z drzewkami zrobiłem, chciałem z torami, żeby to było też od razu jako pętla. Tej drogi może nie będę w takim razie burzyć, no bo i tak tam kiedyś jakaś gdzieś pójdzie. Może pod innym kątem, na razie niech coś takiego zostanie, tylko już bez tych torów, żeby ich tutaj nie było. Czyli mamy w miarę jak, no, mam jak to zrobić teraz, mam już dwie pętle, czyli postawiłbym sobie jakieś przystanki. Tutaj jeszcze jakieś ścieżki będzie trzeba porobić, żeby oni w ogóle mieli jak, jak skorzystać z tego. Chwilka, nie chciałem po tej stronie. Po tej może na razie. Tutaj jeden przystanek, tutaj kawałek dalej drugi. Właśnie jakieś ścieżki się tutaj porobi. Dalej przystanek właśnie. No niech będzie w tym samym miejscu, żeby się można było przesiąść. Tutaj w tym samym miejscu i teraz gdzieś dalej w tą stronę. Kiedyś to może jakoś też lepiej tutaj w tych okolicach porobię to gdzieś sobie dalej pojedzie na jakąś następną pętlę. Jakieś ścieżki tutaj do osiedla będą, ale to już raczej przyszłość. Tutaj, ok, dalej jakoś tak, tak i zakończ linię od razu. Stop, żeby mi nie zaczęli wyjeżdżać. To będzie linia ta. Na nią sobie dam może jakieś właśnie większe tramwaje. Zmieniło się, zmieniło. Włączę sobie czas i niech oni wyjeżdżają. Tylko teraz, właśnie, żeby jeszcze było jak dość. Na te przystanki, to zrobiłbym sobie tutaj jakąś taką ścieżkę bez przyciągania. Okej, okay, bez przyciągania. Co tu się stało? Aha, to jest to, to zielone, co, co mi się przez przypadek e, wtedy tutaj pomalowało. E, Okej, okay, także stąd ścieżkę. No, powiedzmy, że niech to idzie sobie tak, jak było, tylko nie na minus jeden. Chciałbym mieć to na zerze, tutaj jakoś tak. Stąd dotąd powinni sobie dać radę przejść. E, przystanek jest jeszcze w tym miejscu. Zacznę od tego, że zrobię tu jakieś przejście dla pieszych, na, na przykład w tym miejscu. Tylko chciałbym, żeby to było bez świateł, i teraz od tego przejścia zrobię sobie jakąś ścieżkę. Stąd, dotąd, ok, pięknie, chyba wszystko. Tutaj jeszcze by się jakieś ścieżki przydały. Tak i tak, no, żeby oni mi tutaj do samochodu nie wsiadali tylko dlatego, że chcą przejść. No i mają daleko, bo trzeba naokoło. Także jak najbardziej zachęcam, żeby pieszo chodzili. Czyli to mamy, to mamy, a tu się w przyszłości pewnie jakiś park zrobi. Ale ten park, ten park, co tutaj ma być, to raczej w przyszłości go jakoś sobie zrobię. Teraz zachęciłbym może ich do wprowadzenia się jakimś zwykłym parkiem, chociaż widzę, że ten parking w ogóle ich tutaj zachęca. No, no tak chyba nie miało być. Tutaj może coś takiego bym im postawił. Powiedzmy, okej, okay, tutaj, bo ta droga jakoś sobie tędy dalej wyjdzie pewnie. Zaraz zobaczę, czy ona się tutaj w ogóle zmieści. Tak, powinna się zmieścić jeszcze. Ok, może tak. Niech to sobie idzie. No i tak naprawdę można by te drogi sobie tutaj dalej jeszcze przedłużyć w ten sposób to jakoś. Tak i tak, ok. No i znowu takie troszkę węższe strefy, w których mogą być, mogą być te wieżowce. To sobie tak zaznaczę może bez tych kratek a tutaj przy tej drodze jakieś, jakieś sklepy na no to jest zapotrzebowanie w ogóle jak to miasto pięknie działa 210 tysięcy i znowu zapotrzebowania na wszystko prawie no, nawet na mieszkania troszeczkę sobie wzrosły. Tutaj, tak. Tu przy tych biurach. No właśnie, większe zapotrzebowanie jest na biura, więc może ja z tego skorzystam i zabuduję sobie jednak ten pas, tutaj też biurami. No, jakby było zapotrzebowanie na mieszkania, to pewnie bym zrobił mieszkanie. Ale właśnie mieszkań, mnóstwo będzie w tych okolicach, więc tego aż tak bardzo nie trzeba. Dokąd ja tutaj ten teren równy mam? Jakoś tak, no, to teoretycznie można by tą drogę jakoś sobie tutaj z tym połączyć, tylko coś mi przylagowało, bo się gra zapisuje. Okej, okay, już jest lepiej. I to sobie bym połączył jakoś, jakoś tak. Czy to by się dało troszeczkę jeszcze odsunąć? Tak, dałoby się to odsunąć. To bardziej tak, to jakoś lekko wygiąć. No nie wiem, minimalnie. Minimalnie, a to miejsce zalałbym sobie na przykład takim żwirem. Zobaczymy, czy to ładnie będzie wyglądać. Czy to ładnie będzie wyglądać? Tutaj, ok, to. No dobra, myślę, że może być taki plac tutaj na rogu, żeby też już nic więcej się nie budowało z tym właśnie parkiem. To drzewko może sobie usunę, bo ono tak już tutaj za bardzo nie pasuje. No troszkę ta droga no nie za ładnie idzie. To trzeba by bardziej tak, a to jeszcze dalej. Okej, okay, coś takiego. No i teraz to może będzie bardziej wyglądało jak przedłużenie tej drogi. Minimalnie skręca, minimalnie skręca, ale to już bym zostawił. Tutaj są wyznaczone strefy. Tu jest jakaś przerwa, ale widzę, że to tu jest jakiś problem, czy tu jest budyneczek. Nie, tutaj nie ma budyneczku elektrycznego, także no nie wiem, coś się tutaj popsuło. Przy samej tej skarpie, znaczy skarpie, przy tej nierówności, nawet nie widać tego, porobiłbym sobie jakieś małe sklepiki. Okej, okay, tutaj jeszcze tą drogę. Można by tak naprawdę przedłużyć... No, gdzieś chyba dotąd, chyba dotąd, ewentualnie troszeczkę mniej, tak żeby to jakoś od tego szło, jakaś tutaj kratka odstępu, żeby była, to sobie połączę z tym, to z tym. To sobie wyburzę. Pytanie, czy teraz mi się tutaj coś zmieści? Nie za bardzo, nie za bardzo, ale to można właśnie w tym stylu sobie dalej przedłużyć. To bym połączył z tym. OK, tego kawałeczka tutaj właśnie nie potrzeba. Ścieżkę mogę sobie przesunąć tak i tak pięknie tutaj więcej mieszkań czy nie to znaczy to znaczy właśnie oddzielić się trzeba raczej biurami od tej głównej drogi i na co mamy zapotrzebowanie na mieszkania tak naprawdę mało zapotrzebowania hmm. Dobra, w takim razie tutaj jeszcze biura, w tym miejscu biura, a tutaj już bym zrobił jakieś yy, mieszkania. No i niech to się buduje. Czy oni mają wodę? Mają wodę. Yy, więc ja bym już to tak zostawił. Jeśli podobał Wam się odcinek, możecie zostawić łapkę w górę, a jeśli chcecie wesprzeć kanał, tak jak Kamil i Kacper, to możecie zerknąć na mojego Patronite'a. Link jest w opisie. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć, cześć!